Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka z rozdania, które wygrałam na Instagramie. Już otwarta, ale nie zaglądałam do środka za bardzo i szczerze powiedziawszy nie pamiętam, co wygrałam. Brawo ja, brawo, brawo. Także zaraz sobie zobaczymy. Paczuszka jest oklejona taką, w środku taką folią. Bąbelkową. Osobiście bardzo lubię, bo lubię sobie postrzelać. Coś nie coś pamiętam, jak teraz patrzę na to. Tutaj już widzę, że jest pusta. Została, o, taka wielka folia bąbelkowa, także super. Będę sobie strzelać. Co my tutaj mamy? Mamy takie do ścierania makijażu waciki wielorazowe. Tutaj mamy chyba jakieś gąbki do masażu, coś takiego, bo zobaczcie, tu jest pokazane, że to mamy nałożyć na palec. Czy to też jest do usuwania makijażu? Coś takiego. Nigdy nie miałam tego, więc jeżeli mówię coś źle, to przepraszam, możecie mnie poprawić w komentarzu. Oczywiście link do konta Beautiful, tak to się mam nadzieję czyta, znajdziecie u mnie na kanale w opisie. Taki błyszczyk z Neutrogeny, wygładzający usta. Wszystkie kosmetyki są używane oprócz tych rzeczy, z tego co ja się dowiedziałam. Bardzo ładnie pachnie. Taka konsystencja. Zaraz zobaczymy. Gęsta. Delikatnie lepka. I pachnie jak jakieś cukierki, ale nie jestem pewna. Malina? Jeżyna? Jakaś galaretka z owoców leśnych, bardzo słodka. Kevin Murphy Business. Made in China. To jest chyba róż. Ale głowy nie dam. Tak to wygląda. Oczywiście powiem, że nie używam, staram się nie używać kosmetyków z firm testowanych na zwierzętach. Czasami też z firm niepewnych odkładam lub po prostu takich, które mi się nie widzą, więc to jak dla mnie ma ze sobą pigment, więc raczej nie. Lavender Balm, taki olejek lawendowy. Czy to jest do ust, czy to jest taki olejek eteryczny? O Boże, jaki mocny zapach. Mocny zapach lawendy to się chyba nakłada do ust, na usta. Aczkolwiek pewnie to zużyje przeciwko merom, bo podobno boją się olejku lawendowego. Kolejnymi rzeczami są takie coś w rodzaju, nie wiem, portfele? Na takie, wiecie, karteczki, wizytówki na przykład. Tu jest coś takiego.
I tutaj jeszcze mam taką kosmetyczkę ze Smashboxa. To mi się może przydać z tego względu, że ja mam sporo takich rzeczy nieuporządkowanych. To nawet jak niekoniecznie kosmetyki, to można trzymać jakieś długopisy czy w sumie cokolwiek. Tutaj mamy balsam do ust i on wygląda w ten sposób. Pachnie, nie wiem jak. Jak takie trochę, nie wiem, cytrusy? Też niby tak lekko słodko. Może jakby z dodatkiem jakiegoś masła shin, nie wiem. Ale też właśnie jakby z dodatkiem cytrusów. Mamy dwa również tutaj błyszczyki. Pierwszy jest z Eveline Oh My Lips i to jest kolor nie wiem jaki, ale spróbuję odkręcić. I przepraszam za muchę, która mi lata w tle. Gęste. Mocno pachnące. Słodko pachnące, też tak landrynkowo, ale nie lepi się, tak jak ta Neutrogena. A drugi błyszczyk to jest taki fiolet i to jest z Make Up Revolution i to jest, zobaczcie, piękne. Bardzo mi się podoba. I to pachnie jak budyń waniliowy. Budyń waniliowy, może z dodatkiem jakiegoś aromatu cytrusowego, nie wiem, ale na pewno budyń waniliowy i to jest cudowne. Tu mamy coś z The Body Shopu, prawdopodobnie jest to cień do powiek. Taki delikatnie metalizujący i słabo go tutaj widać w kamerze, to jest taki delikatny róż. Taki jak tutaj w opakowaniu, tylko słabiej po prostu widoczny. Tutaj mamy coś takiego Lovely Highlighter, czyli to jest rozświetlacz. Zobaczcie, jaki piękny. Wow! No powiem wam, że bardzo mi się podoba. Świetlisty i taki jakby różowo-złoty, coś takiego. I ostatnią rzeczą z takich rzeczy kosmetyków sypkich, że tak powiem, jest paletka cień. Jak ja ją otworzę? O, otworzyłam, udało się. NYX. Piękna paletka. Brokaty. To są po prostu brokaty, zobaczcie. One się nie przyklejają, więc prawdopodobnie trzeba mieć jakiś glitter primer. Coś takiego. Bardzo mi się podoba, jak one się mienią. Niechcący zostawiłam tutaj złoty nad czym czarnym. Bardzo ładnie to się mieni. Może troszeczkę sobie wytrę to. Ale powiem wam, że te brokaty, zobaczcie, ja je staram i one się tak mocno nie usuwają. Przynajmniej niektóre. Ten pierwszy się tak mocno nie usuwa. I ostatnią rzeczą są perfumki. Moschino. Pink Bouquet. Zaraz sobie powącham. Mocny zapach. Poczułam cytrynę. Jabłko. Nie wiem, czemu to jest Pink Bouquet, bo jak wąchałam ten korek, to było czuć tak jakby jakby coś kwiatowego, słodkiego. A ja tu czuję jabłko.
Sprawdzę nuty zapachowe i zostawię Wam w opisie. I to, kochani, jest wszystko z tego rozdania. To rozdanie to były kosmetyki używane właśnie przez tą osobę. I po prostu pokryłam koszty wysyłki. Nie, to nie jest żaden clickbait. Po prostu wygrałam pierwszy raz w życiu jakimś cudem rozdanie. Także zapraszam na Instagrama tej pani i zapraszam również na swój Instagram. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Chciałam, żeby był w miarę krótki, ale oczywiście nie wyszło, bo się trochę rozgadałam. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, zostawicie łapki w górę, komentarze i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!